Nic więcej. Sole, pięknie. O, super. Nadal jednak szukam garda żonicy swojej. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie jest moja karta czownica? Tu nie widzę. Idziemy dalej w takim razie. Pytanie, gdzie ja wziąłem mój granatnik? Kałuża, bla, bla. O, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. Chyba, nie. Medyczne zestawy jest. Gdzie jest moja broń? Do cholery. Tu jest są sole. Jeszcze raz w takim razie. Hopla, hopla, siupla i... Dobra. Tu gdzieś musi być moja karta czownica. Gdzieś ją tutaj... O, właśnie. Pięknie. Korbacz! A na cholerę mi ko... Tutaj była moja karta czownica. Pieprzone złodzieje mi zajebały ją, no. Że tak się wyrażę brzydko. Dobra, to w takim razie muszę znaleźć inną broń. Wabik. Wabik? Co to jest wabik? Aha. To jestem ja? Całkiem przystojny. Te spodnie jakieś takie dziwne, ale całkiem przystojny. Zobaczmy, co ty tu masz? Amunicja do piszczału, przyda się. Zestawy medyczne nie potrzebuję. Aha. Czy tu jest jakaś jeszcze broń oprócz tej jednej? Toczka pełna, co to jest? Karabin maszynowy. Kurde, ja chcę moją kartę czownicę, a nie tam. Wolę to niż kurna rakietnica. Tu jest samopowtarzalny. Czy ja mogę wejść na przykład na ten statek? Kurwa, czy nie? Zaraz. Ja bym musiał wejść na przykład na... Nie mogę na ten statek wejść? Nie mogę chyba, no dobra. No dobra, to w takim razie idziemy dalej. Może uda mi się znaleźć po drodze. Mój karta czownica. Dziwna nazwa dla broni, ale niech będzie. Dobra. Kasa się przyda. Amunicja do granatnika. Nie, dziękuję. O, tu będę musiał wejść, tak? Nie, nie tu. Gdzie on nas prowadzi? Ach, tu. I co dalej? Jezu. Dobra, otwieraj to. Tutaj niewiele. No dobra, co teraz? Ha, ona otworzyła drzwi. Sorry, że jestem tak zakręcona dzisiaj, ale mam wrażenie, że chyba mnie dopada powoli grypa albo coś w tym stylu. Przeszukaj śmietnik. A tak przy okazji, w najbliższych dniach pokaże się na moim kanale filmik z montażu filmu, gdyż w końcu dzisiaj, czyli w piątek, udało mi się. Piątek chyba jest. Udało mi się ten filmik nagrać i zmontować, więc w najbliższym czasie będzie takowy film na moim kanale. Ci, co będą chcieli się zapoznać, ciekawi są, jak te wszystkie filmy, które ładuję na kanał, jak je montuję, zapraszam do zapoznania się z moim pseudoporadnikiem, który będzie niebawem. Dobra. Skupmy się teraz na tym, co jest najważniejsze. Puste. A, rozumiem, że to pomieszczenie, co? Aha. To pomieszczenie obfituje tylko i wyłącznie w śmietniki, no i w kinetoskopy, które mnie akurat nie interesują. Tu coś się świeci. Kasa! A jakże? Biorę. Poszukaj biurko? Aha, dobrze. Nie. Nie. Dobra. Zmarnowałem wytrych, nic mi on nie dał. O, tu coś jest. Wytrych, super, 11 wytrychów. Dobra, jak mam stąd wyjść? Tędy. No dobra, to w takim razie należałoby iść dalej. Hopla! Lecimy. Pełny pancerz, pełne zdrowie.
Nikt się o tym i tak nie dowie. O, granatnik. Nie, granatnika nie chcę. Chociaż lepiej granatnik, wiecie co? Lepiej granatnik niż karabin. Właśnie. Mało amunicji, bardzo mało amunicji. No ale lepsze to niż nic. A co to jest? Co to jest? Granatnik? O, moja kochana kartaczownica, jak świetnie, zajebiście po prostu. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kartaczownica. O, naboje. Yeah! Moja ulubiona broń się pojawiła znowu. Jest dobrze, jest fajnie. Dobra, tutaj tak? No to lecimy. Gdzie to lecimy, pytanie? Nie mam za bardzo pojęcia, gdzie ja mam się. Czyżby tutaj? Nie, no tutaj nie. Zaraz, mówię, teraz się pogubiłem. Gdzie mam iść do. Ach, tu! Nie, zaraz, bo się. Tutaj? No kur... Jak ja tego nie lubię. To oni... Czy oni muszą, jeśli gra ma zajebistą fabułę, czy oni muszą tak kręcić to wszystko, że... A... Gdzie? No to tak, no dobra. Ach, tu! To co to daje? No teraz pokazuję tutaj, no kur... Dobra, pierdolę, schodzę stąd. Jak tu teraz mam wyjść? Gdzie? W którym miejsce? Na tą, tak? Nie na tą, tylko na tą. Tak. No dobra, to pójdę tędy. I dalej co? Pokazuję najpierw to, pokazuję potem to. Teraz zacznie się mój bulwers. Moment, halo. O, tak, dobrze? Czy nie? Nie no, super, zajebiście, chuj wie o co chodzi teraz. Dobrze, chyba idę, tak? Niby dobrze. Noż, kurwa jego mać! Przepraszam, że to mój bulwiec, ale po prostu mi to już tak wkurwia, że masakra. Co teraz? A, chyba, że tam. Aby na pewno. A ja głupi, a ja niewyżyty. No pewnie, że tam. O, normalnie jestem genialny. No, prawo. Wojo, jesteś taki genialny jak, kurde, nie wiem co. Mózg wielkości muchy. Otwieraj to. No, w końcu otworzyła. No i wchodzimy do domu Kamszota. Czemu tu jest woda, której nie widzę? Pusta, pusta. No i mamy ostatni wigor. Rycerz jakiś. Ten wigor z herbu zakutej pały. Ostatni wigor, moi państwo. Koniec wigorów w tej grze. Co teraz? Konie będą biegać, czy nie wiem, będę robił za
Hełm? Co to jest? Dobra, pomijając ten fakt, bo i tak nie mam pojęcia, co to jest. Zapewne się niebawem przekonamy. A granatnik mamy ten, Maxa. Jestem ciekawy, jak ten zakuty łeb działa. To będzie wigor zakutego łba. Zwrot do nadawcy. Co ma hełm żołnierza do zwrotu do nadawcy? To jest po prostu zakuty łeb. Tak jak byczek Fernando. Dobra, po kolei. To ty masz dla mnie. Grzenie obrażeń granatnika nie, karabinu nie, granatnika nie, bla bla bla, bla bla bla. Ten, 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 ten. Tak. Wszystko tylko nie to, co potrzeba. O, 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 o. Zasięg eksplozji. A to poproszę. Jest please. Z obrażenia zadawane przez kartaczownicę. A to poproszę. I szczekać. Nie, nie, nie. Ja bym poprosił coś do rewolwera. Odrzut piszczało minus 20%. Odrzut? Odrzut mi jest niepotrzebny. Pojemność magazyn. O, pojemność kartaczownicy. Dziękuję, poproszę. Jeden z moich znajomych polecał właśnie, żebym tuningował sobie kartaczownicę i piszczał. A jest to oczywiście Kubon, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzięki Kubonie za cynk, jesteś naprawdę wielki. W związku z tym, że ta broń jednak daje radę i to konkretnie. Chyba to wszystko. Nic więcej chyba nie ma. Dobra. Teraz tak. O, jakaś ty miła. Ktoś tu przyjdzie? Nie. Okej. Okay. Co my tu mamy? Zwiększenie obrażeń moich. Przedłużenie porażenia. 582 dolce? Nie, absolutnie nie, Nie ma takiej opcji w ogóle. To mam, to mam, to mam. A mój co do karabinu? Nie, do szczekacza kartaczą. O tak. Poproszę. Ogniomiot nie piszczał, tak poproszę. I reszta mnie nie interesuje. A więc naszym orężem jest kartaczownica oraz leworwer i tak też zostanie do końca gry. Ponieważ te bronie mi się najbardziej podobają. Shit. Wabik? Niech myślą, że tam stoję. Oj, 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 to jest snajper, to jest snajper. Nieładnie. Dostałeś, nie wstawaj, proszę. Oj, chyba trzeba będzie jednak się posłużyć wyborowym. A zatem do tyłu i będziemy teraz bawić się w snajpera. Co to jest? Fakt towarowy. Nie, na razie nie jest mi to pewnie potrzebne. Teraz będziemy zdejmować ludzi na odległość. A zatem headshot pierwszy. Oj, 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 oj. Tylko światełko po nim zostało, bo reszta zniknęła. Łeb mu rozwaliłem. Tylko światełko po nim zostało, a to pech. Światełko w tunelu. Kto tu jeszcze jest? Góra, dół. Gdzie się pochowaliście? Panowie. O! Ty skurkowańcu. Jak śmiesz do mnie strzelać? I to jeszcze w taki sposób. Ham, 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 ham. Dobra, kto tu jeszcze? Juhu. Pusto? Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ach, coś tam pamiętam z polskiego. Bodajże chyba to są dziady. Ja, dobra, bla bla bla. Ja bym chciał, co ja tu mam? Kartaczownicę i karabin wyborowy. Na kij jest ten wabik. Czy on ma zwabiać tutaj ludzi? Bo ja jakoś nie zauważyłem, żeby ten wabik komukolwiek pomógł. Mniejsza. Tam co się świeci? A, wytrych, dobra. Ahem. Tymczasem, borem lasem. Coś to pusto.
Coś tu dziwnie pusto. Ja się wrócę jednak po mój rewolwer. Tu już jakieś coś się świeciło? A pewno, kasa. Kasa z chończki do chończki. Coś tutaj będzie na pewno. Kawa i banan. Dobra. W sumie banan się przyda, bo zdrówko nam delikatnie uciekło. A zatem. Piszczał, dziękuję. No to idziemy dalej. Tu nic nie ma? Nie ma. O! Kurde, boję się używać tego wytrycha, bo mogę zmarnować tylko, a może tam nic nie być. Ale z drugiej strony, co mi szkodzi? Elka do roboty. A ja sobie stworzę haczyk i zobaczymy, co z niego będzie widać. Jicha! Dobra. Kolejny haczyk. I co my tu mamy? A, to by było potrzebne, gdyby ci snajperzy jeszcze żyli. Najprawdopodobniej. Jeszcze szukaj skrytkę. Hot dog. Tak, przyda się. Dobra, tutaj chyba wszystko. Ta droga do domu Kamszota jest niezwykle długa, trzeba przyznać. Dobra, tutaj chyba już wszystko zgarnąłem. Tak mi się wydaje. Dobra. Co my tu mamy? A, otworzyła te drzwi, to trzeba tam wejść. Cóż nam tutaj. What have we here, że tak powiem po anglikańskiemu? O, winda. O, wytrych. Oj, chyba. Coś jeszcze? Who wants some? Powiedziałbym what the fuck, ale tutaj to nie funkcjonuje, bo nie pasuje. Aha! Prąd. Ale tutaj chyba nic nie ma. Nic ci nie świeci, dobra, można to olać. A, bo to po prostu spadło. No tak. Logiczne. O, tu coś się pali z kolei. Super. Czy mogę tu coś. Czy coś tutaj jest do. Nie, nie ma. Tu nic, tu nic. No dobra, to idziemy dalej. Czy ktoś tu się jeszcze pojawi? Nie. Szkoda. O, a to ci dopiero. Podnieś wytrych. Soli zapas. Tu nic więcej nie ma. Tu sobie most siusia. Oczywiście. dwuwymiarowy, bo dlaczego już by nie? Nie no, zajebista woda, nie ma co. nie potrzebuję zdrowia. Czy jest tu czegoś się chwycić? Haka jakiś nie ma, dobra. Tutaj są drzwi. O, wytrych. Czy jest tu sens wchodzić? Oto moje pytanie. Jest śmietnik, są te szafki, może coś jednak. Dobra, Elka, rób swoje. Thanks. O kurde. Kogoś tu widziałem. Kogoś tu widziałem. Someone there? Hello? Is someone there? Juhu! O. Nie trafiłeś. Palisz się. Nie trafiłeś. Ktoś jeszcze? Jeszcze próbujesz? O! Trafił za drugim razem. W sumie trzecim. A to peszek. Banan i pomarańcza nie potrzebuję. Pełny zapas soli. Pełne zdrowie. Po cholera ja tu wlazłem. Ciasto, zdrowie. O! Srebrny orzeł. I to, czego mi brakuje? Możliwości wyboru. Jak miałem tu na przykład możliwość banan. I jeszcze dwie inne rzeczy, żeby na przykład wziąć sobie kasę, a zostawić żarcie. Wytrych. Nie, zamek. Do góry. Ojojoj, co tu się stało? Wyposażenie. Nowe spodnie. Zadajesz dwa razy więcej obrażeń, gdy jesteś blisko śmierci. Nie. Rzadko jestem blisko śmierci.
To więc nie muszę. Oczy, o, mogę tutaj, dobra, co by tu mamy? Puste, właśnie. Ja bym na przykład chciał, żeby móc wybrać którekolwiek z tych trzech kółek, a nie wszystko brać od razu. 40 srebrnych orłów, super sprawa. Super sprawa, jest zabawa, oh yeah. Popisałem się znajomością rymów. A do góry, tak? To my pójdziemy tutaj. Czy... Nie, tu nic nie ma w sumie za bardzo. Ale jaki widok? What a view! O, płomienie są takie trochę sztuczne. Tam dalej tylko bitmapa jest. Ale dobra, nie narzekajmy. Jak chcesz realizmu, iść do armii, jakby to powiedziało kilku moich znajomych. Ananas? Nie, nie potrzebuję ananasa. Tu coś jest, tu są martwi, puste. Sole nie. A srebrny orzeł. Kurde, jednak muszę wziąć. I pięknie. Dobra, dalej. Tam. Co dalej? Oni uciekają, czy mi się udaje? Czy mi się wydaje? Zaraz, jaki by tutaj teraz sobie zrobić? O, może wigor. Chociaż dużo mam wierzgających koni. Może ten sobie wziąć. Czy ktoś we mnie chce strzelić, czy tylko mi się wydaje, że nie? Juhu, ja tutaj jestem, panowie. A, oni tam strzelają. Dobra, to w takim razie wy się zajmijcie sobą, a ja sobie tu przeszukam wszystko. Strażak? Tam strażak. To dla nas. Mogę tu wejść? Nie. To by tu się ten teges, a ja tu się ten teges. Ojojoj, to się chyba wybuchł. Właśnie nam to się chyba pomógł zabić tego strażaka. Ojojoj, ojojoj. A to ty! Dobra. Oboje padliście, nie wstawajcie. Zaskoczyli mnie. Zaraz tak. Ojojoj. Nie trafiłem. Dobra, to teraz tak. A tymczasem. No, ktoś jeszcze? Ktoś tu chyba jeszcze jest. Zapodam mu z wigoru. A co? O, wieżyczka. Przyda się. Dobra. Niech sobie wieżyczka nam pomoże. Ty giniesz. I nie wstawaj. Apteczka. Nie potrzebuję apteczki na szczęście. Co my tu mamy jeszcze? Ktoś tu jeszcze został? Jak to się mówi? Piece of cake. Walk in the park. O, widziałem, że coś tu się świeci. Ale tego nie potrzebuję. A zatem, co my tu mamy? Nope. Nothing, to się mówi. Tu są sole. Pełny zapas. Super. Co? Aha. Osłona, pudełko, no, sole. O, przydadzą się. Wytrych. O, jak miło. Jeden wytrych więcej. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tam są, widzę, sole, ale soli mamy chyba w dostatek. Tak. Dobra, teraz co? Do góry. Co to jest? Korbacz. Nie, dziękuję. To masz. Może być srebrny orł, chętnie wezmę. I chyba tam. Ale ja sobie tutaj, bo tu jest wytrych. Ha. A w wytrychu, wiadomo, coś może się znaleźć. Beczkę przeszukaj, nie ma nic ciekawego. Elka, działasz. A zatem, co my tu mamy? Wyposażenie. Co tym razem? Nowe wrogowie podatni są na ciosy w walce wręcz przez 5 sekund. Ofiary otrzymują 2 razy więcej obrażeń. Dobra, niech będzie. To przyjmę. A.
teraz tutaj, co tu jest? Voxofon nie. Kasa jest nie do wzięcia. A, to jest voxofon. Tutaj chyba nic nie ma. No dobra. A zatem idziemy dalej. Zmarnowałem wytrych na wyposażenie. Tędy się nie da dobrze przejść. Tędy muszę iść, no dobra. Tak myślałem. Czyli tędy muszę ogólnie iść. Zobaczymy tutaj, co jest. Tutaj nic nie ma. O, jest solo, ale to z maksa mamy, więc nie muszę mu się przejmować nad to. Przedmieście Emporium. Super. Oj, tu się może dziać. Ach, to chyba jest Kamszot. O, Kamszot House. Jesteśmy pod domem Kamszota. Teraz czekamy tylko na jakichś przeciwników. God bless you. Nie. Tak. Kasa. Piszczał. Co? No, spostrzegawcza siebie, dziewczynka, nie ma co. Trzeba przyznać, spostrzegawcza jesteś. Puszka soli nie potrzebuję. Zaraz, myśmy przyszli skąd? Stąd? Muszę iść tam, ale myśmy przyszli chyba stamtąd. Tak mi się wydaje. Albo i nie. What the hell? Myśmy stąd nie przyszli. A tu w sumie tak nic nie ma. Dobra, wracamy się. Idziemy dalej, bo to czas nas goni, kurczę. Ale ciała wypadałoby przeszukać. A nie. Mamy chyba wszystko na maksa, więc my nie musimy przeszukiwać już więcej ciał. No, to wchodzimy do Kamszota. No, wchodzimy. Ojojoj. Znajdź kryptę Lady Comstock. Dobra, to w takim razie ja wam podziękuję w tym momencie i widzimy się w kolejnym odcinku z Bioshocka. Do zobaczenia.